świetnie, jak zapali się jakieś nowe światło na ulicy. I tutaj, proszę Państwa, ja na tej scenie, poza tym, że grałem w Weselu Wyspiańskiego, grałem widmo, a potem grałem tutaj, pamiętam taką moją życiową rolę. Miałem 40 lat, a grałem 17-letniego chłopca, ponieważ wcale wyglądałem jak smarkarz, więc grałem tutaj szatana z siódmej klasy. I ten szatan z siódmej klasy to cieszył się obłędnym powodzeniem. I myśmy potem jeszcze grali, bo ponieważ myśmy... ten teatr się nazywał, najpierw się nazywał Teatr Dzieci Warszawy, Teatr Nowej Warszawy. I teatry miejskie, to znaczy powszechny, mały, rozmaitości i ta scena muzyczno-operowa, one się rozpadły we wrześniu 1949 roku i Teatr Rozmaitości objął dyrekcję tego teatru, objął Dobiesław Damiński, ojciec tych młodych, oni już nie są młodzi, oni są trochę młodsi ode mnie, ale wtedy byli młodzi. Więc Damiński tu prowadził znakomity teatr. I na tej scenie, po tej scenie stąpali wielcy aktorzy. Myślę, że duchy ich jeszcze się snują po tej scenie, bo na tej scenie grała wielka Mieczysława Ćwiklińska, Trzeba by umierają stojąc. Była już prawie niewidoma, a cieszyła się bardzo i w ogóle jej marzeniem było, żeby umrzeć na tej scenie. Na tej scenie grał wielki Jerzy Leszczyński w Mazepie. Mazepę grał Igor Śmiałowski, Tadzio Janczar i taki Rysio Piekarski. Wszyscy trzej niestety nie żyją. Hanuszkiewicz grał Zbigniewa. Jego żona wtedy, Zofia Rysiówna, grała Amelię, a wielki Jerzy Leszczyński grał króla. To było wielkie przedstawienie, wielkie wydarzenie. Tu także grał Jacek Woszczerowicz w Szelmostwach z Kapena. Tutaj także grała po powrocie z Brazylii Irena Eichlerówna, ponieważ Andryczówna nie dopuściła jej do Teatru Polskiego, bo ona przyjechała, wróciła z Brazylii po wojnie na zaproszenie dyrektora Szyfmana. No ale Andryczówna wtedy była premierową, czyli królową Polski. No więc nie dopuściła jej, więc Eichlerówna najpierw przyjechała do Łodzi i u Axera w Łodzi grała Joannę z Lotaryngii, takiej sztuki amerykańskiej, a potem tu przyjechała, zaprosił ją Damiński, ona tu grała lekkomyślną siostrę. Potem, co tutaj, ja na przykład tutaj grałem poza szatanem grałem Jana w Żeglarzu Szaniawskiego. Grałem w Popasie Króla jego